Dzień dobry. W kolejnym dniu z kawusią czarną, można powiedzieć, że o poranku, bo mamy godzinę 7, bodajże 7 rano dochodzi, ale ja już wcześniej wstałam, napiłam się wody z cytryną, a teraz pora wziąć się za kawusiem. Pogoda taka, wiem, że w większości, to znaczy może nie w większości kraju, ale na pewno na Podhalu i w Małopolsce były okropne burze, nawet i z podtopieniami. U nas nie było ani burzy, ani deszczu. Chmury są, ale czy z tego będzie deszcz, to nie wiem, bo na dzisiaj chyba deszczu u nas nie zapowiadali. Ale no nic. Oczywiście życzę Wam cudownego dnia. Zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia. A ja idę tutaj wypić sobie kawusie, bo dzisiaj mam w planie jechać do Chełma, więc trzeba się trochę wcześniej ogarnąć i wcześniej wyruszyć. Dobra, także ja znikam, a Was zapraszam do oglądania mojego vlogusia. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie z Chełma. Dopiero teraz się odzywam. Powiem Wam, że nie wiem, która jest godzina. Do Chełma miałam wyjechać samego rana, ale to już rano nie jest, bo to już dzwony dzwoniły na 12, więc to już jest gdzieś grubo po 12 i może nawet gdzieś 13 dochodzi. Miałam do załatwienia pewne sprawy, bo będą pewne zmiany. Będą pewne zmiany, muszę Wam powiedzieć. I nie wiem, czy to bardziej mnie będą dotyczyć. No pewnie mnie będą bardziej dotyczyć. Jakie to będą zmiany, to się dowiecie. Za parę dni oczywiście. Tak wszystkiego zdradzać to Wam na razie nie będę. Byłam też tutaj na takim, powiedzmy, bazarku chełmskim. Kupiłam trochę owoców i warzywo, to mam jedno. Teraz idę zanieść to do samochodu i idę do lumpeksu. Szukałam w ogóle tego drugiego lumpeksu, który też jest tutaj w Chełmie, jakiś taki drugi maxi discount. Zapomniałam, na jakiej ulicy. Standardowo moja nawigacja wyprowadziła mnie w pole, więc idę do tego swojego, co go znam, że na pewno jest w tym miejscu, co powinien być. Ale powiem Wam, bardzo się cieszę, że owe zmiany będą takie nieduże. To znaczy, no, dla mojej rodziny to może duże zmiany będą, a tak ogólnie, no to takie nieduże, nie? Chwilowo będą zmiany, ale o tych zmianach, to tak jak Wam mówiłam, dowiecie się za, no, jakiś czas. Za parę dni dosłownie, no, za parę dni. A na razie to w takiej niepewności Was trochę potrzymam. Ja się bardzo cieszę, bo powiem Wam, że no w sumie to może i dzięki Wam te zmiany też takie będą mieć miejsce, bo Wy w sumie, można powiedzieć, motywujecie mnie też i do działania. I te wszystkie komentarze miłe i te niemiłe też, bo te niemiłe przecież też dają do myślenia, to też właśnie dzięki temu wszystkiemu człowiek właśnie się częściej zastanawia nad sobą, że tak powiem. Dobra, doszłam do samochodu, także zostawiam te rzeczy, idziemy do Ciuchlandu. Zobaczymy, tylko w sumie dzisiaj nie jest nowy towar, tylko stary. To znaczy nie jest przecena dzisiaj, jutro jest przecena, ale no musiałam dzisiaj przyjechać, bo już mnie ściągnęli. Także, no dobra, także ja się rozłączam, zaraz się znowu z Wami połączę. Okej, zostawiłam rzeczy w samochodzie, idę teraz do tego Ciuchlandu i no, i zapomniałam właśnie ulicy. To jedna jest na Wieniawskiego, czyli to jest chyba ta ulica, a druga jest na Lubelskiej 69. Byłam niby na tej Lubelskiej, ale powiem Wam, że nie wiem. Nic tam nie widziałam. Wprowadzałam sobie maxi dyskont, ale tam też ta, wiecie, nawigacja to mnie tak prowadziła, jakby chciała, a nie mogła. Oj, dobra, trudno. Idę tutaj zobaczyć i już. I tak jak Wam mówiłam, zaraz jeszcze tak idę do tego Ciuchlandu. Muszę stanąć po drodze, chyba w Stokrotce stanę, nie będę zajeżdżać już do żadnego Lidla, nie będę się kręcić, tylko już chyba stanę w Stokrotce, że już zobaczę może, a może i do Lidla podjadę, bo jutro Julcia jedzie na wycieczkę. Będzie znowu u Ewuni Gądzińskiej. Ewunię Gądzińską oczywiście serdecznie pozdrawiam, to znaczy nie u Ewuni, tylko obok Ewuni, o, bo będzie na tych nagraniach do The Voice of Kids, czy jak to tam się nazywa. Także Julcia jest przeszczęśliwa, muszę jej kupić parę rzeczy na tą wycieczkę. Tam oczywiście zrobiła mi listę, gdzie muszę jej coś tam pokupić i to. I się właśnie zastanawiam, gdzie mam stanąć, czy do Stokrotki pójść, czy do Lidla. To jeszcze zobaczę. Oczywiście Wam zakupy nagram, jak tam coś kupię.
Tutaj też Wam nagram, jeżeli coś kupię, zobaczę, co tam jest. I jadę do dzieciaczków moich kochanych oczywiście, bo nie mam obiadu. Ale to później Wam opowiem, co ja wczoraj robiłam. A w sumie to można powiedzieć, że wczoraj to nic nie robiłam. Ale to o tym będzie później. Teraz już wchodzimy do Ciuchlandu. Ok, więcej szmatloku, jak to Gabrysia mówi. A moja Dorcia zasłania oczy i nie widzi tego, że znowu byłam w ciuchu i znowu coś kupiłam. No, bo Dorcia moja to się pyta, po co mi tyle ciuchów z Ciuchlandu, no ale wiecie. No to Dorcia jest po prostu już, a ciuchów nigdy za wiele. Nie, a tak śmiechem, żartem to tylko są dwie rzeczy. Ale to Wam w domu pokażę, teraz nie będę tutaj na pewno się, wiecie, rozkładała z jakimiś ciuchami. A jeszcze miałam Wam powiedzieć, że o tak mnie właśnie tutaj myśli naszły w Ciuchlandzie właśnie. Że tutaj Gabrysia w sumie, to mi się wydaje, że Gabrysia mówiła, że te wszystkie złe komentarze, jak to ujęła, to w sumie prowadzą też i do dobrego. No bo przecież dzięki tym, można powiedzieć, że złym komentarzom, tak jak to Gabrysia powiedziała, mi się wydaje, że to Gabrysia powiedziała, człowiek właśnie zastanawia się też, co może innego wprowadzić. Coś takiego mi się właśnie wydaje, że to Gabrysia powiedziała. Dobra, ale to już nieważne. Także, no na pewno się dowiecie, no ale nie teraz. Ale możecie zgadywać, co tutaj genialnego Monice przyszło do głowy i co wymyśliła nowego. Dobra, także to. Ja teraz siadam do samochodu już i jadę. Tak się właśnie zastanawiam, gdzie jechać. Czy do Stokrotki? Może do Stokrotki pojadę, to wędlinę jakoś na wagę kupię, bo wędliny też nie ma. Tak mi się wydaje. A nasz sklep nowy jeszcze nie jest gotowy, bo tak właśnie przyjeżdżałam, także naszego sklepu jeszcze nie ma gotowego, ale niby otwarcie ma być jakoś we wrześniu, na początku mi się wydaje. Dobra, no i jeszcze te paczki, ale jeszcze nie mam czego nie mam? Jednego adresu i właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze raz losowania od tej jednej osoby, bo jeszcze się nie zgłosił, jedna dziewczyna się nie zgłosiła, czyli Beata się nie zgłosiła z adresem. A Gabrysia i Asia już mi dały adres, tylko właśnie jeszcze Beata. I się zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze raz losowanie, ale to muszę sobie jeszcze przemyśleć. Dobra, także to chwilowo tyle i do zobaczenia albo ze Stokroty, albo z domu. I wróciłam do domu, zrobiłam sobie oczywiście kawusię, także pierwsze co zrobiłam to kawusię po przyjściu do domu. I zaraz Wam pokażę te zakupy. Powiem Wam szczerze, że mnie to będzie bardzo dużo nerwów kosztować, ta podróż Mateusza do szkoły i ze szkoły, bo między innymi też tylko łyczek kawusi, bo dopiero sobie zrobiłam. Ta moja druga kawusia to już jest z mlekiem. No, żeby tak nie było, że bez mleka. Oczywiście pojechałam załatwiać swoje sprawy, ale pomyślałam, że wezmę Mateusza ze sobą, prawda? I pokażę mu z tamtej strony dworzec autobusowy, żeby wrócił. I no po prostu wróci sobie busem. No i żeśmy się rozstali. Później oczywiście ja sprawdziłam, więc spotkaliśmy się z powrotem na busach. I była godzina za 20:13. Miał wsiąść w busa o godzinie 13:00 i wrócić do domu. Więc bus z Chełma jedzie około pół godziny. Jest godzina 15:00. Mateusza nie ma. I dzwonię, nie wiem po co właśnie, nie wiem czy wasze dzieci też tak mają, że komórek nie odbierają. Nie wiem właśnie po co nosić komórkę przy 4 literach, jak jej się wcale nie odbiera. I nie wiem, teraz mi zaraz przyjdzie jechać z powrotem do Chełma w poszukiwaniu syneczka. Więc ja jak na nerwy nie zejdę w czasie jego roku szkolnego, to będzie dobrze. Ale to takie, wiecie, na marginesie. No i to tylko właśnie jest takie, że jak mamy telefon przy sobie, no to go raczej odbieramy, a nie mamy wyciszony i zajmujemy się nie wiem czym. Dobra, koniec narzekania. Mam nadzieję, że się zaraz odnajdzie. Pokażę Wam teraz te zakupy. I będę z powrotem dzwonić. Jeszcze muszę zrobić obiad. Julcia tutaj widzę, że poodkurzała, pomyła podłogi, poprasowała, bo to też jest Julci dzieło, to co leży na stole.
Więc tak to Julcia porobiła mi. Zrobiła mi fasolkę szparagową, poobcinała, ty wiecie, koniuszki. Ja obiorę tylko ziemniaki. I dzisiaj będzie schab. Wczoraj był dzień totalnego lenistwa. Nic wczoraj nie robiłam, powiem wam szczerze. Na obiad były nadal pierogi, także tutaj bez krytyki, ale były nadal pierogi. No dzisiaj już nie mogą być pierogi, dzisiaj będzie mięso. Bo powiem wam, że no wczoraj to musiałam dojść do siebie z tym katarem. Zresztą słychać chyba, że mam trochę zmieniony głos, bo głos mam trochę zmieniony. I został jeszcze się taki trochę lekki katar. Wieczorem jest mocniejszy ten katar, w ciągu dnia słabnie, więc nie wiem, o co chodzi. Ale no, dobra. Musiałam dzisiaj pojechać, musiałam załatwić tą swoją sprawę. Mam załatwione i no i jestem zadowolona. A teraz właśnie tak. I zaraz biorę się za gotowanie obiadu. A pokażę wam jeszcze te zakupy. I dzwonię do syneczka. Więc tak, śliwki kupiłam. Śliwki na targu są w granicach między 3 a 4 zł. Ja kupiłam te za 3. Jak leciałam załatwiać sprawy, w dwóch miejscach były borówki po 10 zł. Ale stwierdziłam, powiem wam szczerze, no przecież nie kupię sobie borówek i nie polecę z siatą, z borówkami, tam gdzie mam iść, nie? Więc stwierdziłam, wrócę, zakupię. Oczywiście borówek po 10 zł już nie było, ale były po 12, więc zakupiłam po 12. Borówki u nas na targu w Chełmie to w granicach są między 10 a 16 zł. Nie wiem, czy ktoś kupuje te po 16 zł i czym one różnią się od tych po 10. A te są bardzo dobre, słodziutkie i zakupiłam kilogram, żeby wiecie, bo to jest i na te sprawy rakowe chyba, coś takiego wyczytałam. Także trzeba sobie zjeść. Rzodkiewka, no taka duża, pewnie pędzona, no ale niech będzie. I jabłka, jabłka są po 3 zł. Takie twarde, chyba teraz takie najlepsze o tej porze jabłka. Czyli takie twarde, soczyste, ja bardzo takie lubię i też wzięłam tylko kilogram. No i byłam w tej Stokrotce, muszę wam powiedzieć, myślałam, że tam zaoszczędzę sobie parę groszy, ale giecio, bo chyba jednak Stokrotka też może, nie wiem, czy do najtańszych, czy nie do najtańszych należy, ale poszłam tylko po coś na chleb, tutaj dla reszty rodzinki, no bo ja chwilowo chleba, tak jak wiecie, nie jem, no i po te rzeczy za Julci na wycieczkę. No i standardowo stówka, to prawie stówka pękła, także no, a zaraz zobaczycie, co ja zakupiłam za tę prawie stówkę. Co sobie kupiłam, to jest pieczywo chrupkie, ono było 2,31. Kupiłam dwa takie koszyczki malutkie po 3,49 za sztukę. One będą na jakieś takie małe kosmetyki, coś takiego. Albo planuję tutaj podpaski po prostu poukładać sobie. Kupiłam wędlinę, dwa rodzaje. Jedną wzięłam jakiś schab hetmański. On był w promocji za 23 zł i wzięłam dosłownie 20 deko mielonki tyrolskiej. Już dawno nie kupowałam mielonki tyrolskiej. A ona była sokołowa, też na jakiejś promocji. Normalnie 16,90 za kilogram kosztuje. 20 deko zakupiłam, więc to. Chleb tostowy 2,80, paluszki beskidzkie 4,79. Tutaj złapał mnie kaszel i musiałam sobie kupić, to kosztowało 1,39 zł bodajże. Teraz wzięłam tego, to już nie pamiętam kiedy ja to miałam, ale znalazłam, jakoś mnie tak naszło, że może bym dodała do tego mojego sosu dzisiejszego i wzięłam tak. Sos pieczeniowy ciemny, 1,69 zł za opakowanie, a drugi sos grzybowy, mam nadzieję, że tutaj jest chociaż trochę tego aromatu, tych prawdziwków, i też 1,69 zł. Chleb, no coś około 3 zł, chyba 2,80, już dokładnie nie pamiętam. Tu wzięłam takie petitki, one były chyba 3,29 za opakowanie, jedne do domu, jedne Julci na wycieczkę. Powiem wam, że nic takiego czekoladowego jej nie kupowałam, żeby, no, nie ubrudziła się. Poza tym czekoladowe teraz gorąco, no to trochę też nie bardzo, żeby zaraz nie były jakieś wymioty. Chciała drożdżówki, więc jej kupiłam 3 drożdżówki, no bo kanapki to też raczej tak średnio brać z wędliną, jak jest upał prawie 30 stopni. I te drożdżówki
Te drożdżówki były w granicach między 2,79, o ile się nie mylę, za sztukę. Tutaj takie precelki słone, one były najtańsze z całego rachunku, kosztowały złoty 50. Dalej, bo mi się tutaj zaraz siatka przewróci znowu, bo dopiero co je pozbierałam sobie z ziemi. A tego była ta chwila cięcia. Fery, bo już nie miałam żadnego płynu, a był na promocji za 5,99 i tutaj jest 900 ml. Dobra, jedziemy dalej. Teraz była chwila przerwy na cięcie, bo był kaszel niestety, także przepraszam za kolejne cięcie. Chusteczki higieniczne, takie zwykłe, bo też już w domu nie ma. 2,80 bodajże. Chusteczki nawilżane, nie było mniejszych opakowań, bo chciałam wziąć jej mniejsze opakowanie. Żałuję teraz, że w Pepco nie zakupiłam. A te kosztowały 4,49 za to opakowanie 72 sztuki. Kawa Inka, bo dzieciaki widzę, że piją. Tamtej czekoladowej i karmelowej nie było w stokrotce. Była zwykła, ale zwykła też może być. Oni sobie robią taką kawę na zimno z... Przepraszam, bo Mateusz tu ma. Ok, odezwał się. Powiem Wam naprawdę, mi się coś aż robi. Robi mi się coś, no ja wiem. On powinien się już nauczyć, ale no, ja to wiecie, zawsze jestem taki dupotrząs i chyba przez całe 5 lat, jak będzie chodził do tej szkoły, to ja będę przez całe 5 lat tak się o trzęsła. Także środki na uspokojenie, jak nic mi trzeba będzie. Dobra, na czym to ja skończyłam, bo już nie pamiętam. No i nie wiem, dobra, a na kawie Ince. Kawa Inka 4,99 za opakowanie. Nie było tamtej smakowej, wzięłam im taką. Najdroższa rzecz z całych moich zakupów to jest ser żółty Golda. Niestety pół kilograma w stokrotce kosztuje 15,99, ale bez sera w tym domu ani rusz. A no nie wiem, czy jutro pojadę, bo jutro Jucia jedzie na tą wycieczkę. Chciałam sobie tutaj popielić trochę, bo też mam dużo tego pielenia. No i tak nie wiem. Jeszcze czekam na ten adres, więc może w środę pojadę, może w środę będą jakieś metki czerwone, to się zobaczy, ale na razie to tylko tak szybko. Tutaj kupiłam coś takiego dla psa, czegoś takiego to ja nigdy nie miałam, to kosztowało prawie 5 zł. No skład to taki wiecie, no wiecie, te takie, te cube batony dla psa, nie? No ale zobaczymy, czy to będzie jadła. I woda, woda ciśniowianka. Też nie kupowałam żadnych takich napojów słodzonych, bo tak jak mówię, żeby tutaj Julcie nie zemdliło w czasie drogi. Nie wiem, czy będzie zadowolona z zakupów, czy nie. Wiadomo, i tak dostanie jakiś tam jeszcze pieniądz. Pani to w ogóle znalazła w Warszawie obiady chyba 20 zł za drugie danie, czy 30, coś takiego pisała. Może i 20, bo tak się zastanawiałam, ile jej dać. Nie, później, żeby jeszcze miała jakieś drobne w razie jakiegoś jeszcze maka po nocy, nie? Więc powiem Wam, no, że jak daje mi się, albo mi się nie wydaje, bo ja po restauracjach zresztą nie chodzę, to nie wiem, że raczej takie 20 zł za drugie danie, no to raczej nie jest aż takie drogie w restauracji. Dobra, ale to tylko tyle. Mateusz wraca. Zaraz Wam pokażę jeszcze jedną bardzo fajną rzecz i biorę się za robienie obiadu. A Was zapraszam do drugiej części mojego dzisiejszego filmiczku. To, co słyszycie, to Juli ściera bułkę, tartą robi, na tartce, bo nam zabrakło. A ja właśnie gotuję ziemniaki, mięso duszę do sosu, bo będzie taki właśnie mięso z sosem. Miałam dodać tutaj jabłko, ale tak się zastanawiam, że chyba dodam szybciej tamten sos i nie będę już dodawać tego jabłka, bo w sumie te jabłka to nie są takie twarde, bo chodzi mi nie te, co dzisiaj kupiłam, tylko te z sadu. O, także one by się raczej szybko rozgotowały, to nie będę ich dodawać. I zaraz to skończę. Tutaj mam fasolę ugotowaną. Bułkę tartą się zrobi, Mateuszowi kotleta się usmaży, także to się gotuje. To się gotuje, a ja zaraz Wam coś pokażę i siadam do tego obiadu w końcu. Ale obiad też na pewno Wam pokażę. Ale najpierw pokażę Wam bardzo fajną rzecz. Mam nadzieję, że zostaniecie i obejrzycie ten fragment do końca. Ok. Zdjęłam sobie fartuch i teraz idę coś Wam pokażę. Tylko jak ktoś mi tutaj miejsce zrobi, bo chwilowo mam miejsce zajęte i nie mogę sobie usiąść. Drzwi standardowo otwarte, jak nie szafki, to drzwi. No ale to już taki standard u nas jest. Kawusia razem z Wami.
To jeszcze ta, z którą zrobiłam sobie po przyjeździe, tam jakieś ubrania, no ale no to trudno, to jest jak w normalnym domu, a nie jak w jakimś studiu nagrań. A teraz już przechodzę do tego, co miałam Wam pokazać, ale najpierw Julcia musi mi części przynieść. Przecież na sucho nie będę tutaj opowiadać. Ok, Julcia poszła przynieść, a ja sobie tutaj Was ustawię na statywie, to znaczy statyw ustawię w odpowiednim miejscu. Ja może chcę siedzieć. Produktem, który chciałam Wam przedstawić, jest to słoneczna szczoteczka do zębów. Powiem Wam, że bardzo się ucieszyłam, jak firma Nandme odezwała się do mnie z możliwością współpracy, gdyż będąc u Pani stomatolog, z Julcią oczywiście, bo to jest prezent dla Julci, także w sumie to Julcia powinna robić tą współpracę, że tak powiem, i tutaj Wam siedzieć i opowiadać o tej szczoteczce. Więc Pani stomatolog zasugerowała, żeby kupić dzieciom szczoteczki elektryczne do zębów. No wiadomo, szczoteczki elektryczne może są trochę tańsze jak szczoteczki soniczne, ale myślę, że Julcia już jest w takim wieku, że jest odpowiednia dla niej już szczoteczka soniczna. Z tego też powodu, w sumie to, że Pani stomatolog nam zasugerowała właśnie zakup szczoteczki takiej elektrycznej, sonicznej, współpraca została oczywiście przeze mnie przyjęta i to z wielką radością. Tutaj Was ściemniać nie będę, bo bardzo się cieszę właśnie, że dostałam do przetestowania szczoteczkę soniczną firmy Nandme NX7000. Szczoteczka soniczna przychodzi w takim oto pudełku. W środku znajduje się oczywiście uchwyt i 12 główek czyszczących. Rozpakuję Wam to pudełko, z tym, że my tą szczoteczkę używamy już od gdzieś około 3 tygodni. Przesyłka doszła do mnie, będąc, jak ja byłam na moim urlopie, więc no też była nie lada tutaj zagwozdka, że tak powiem, z odbiorem, no ale się udało. Dotarła do mnie cała szczoteczka, w całym opakowaniu, nic nie było uszkodzone. I od tamtego czasu, czyli to tak jak gdzieś będzie już ze 3 tygodnie jesteśmy w domu, szczoteczka jest używana przez nas przez 2 razy dziennie. Zęby są szczotkowane. I tak jak Wam się tutaj wcześniej Wam mówiłam, mamy tutaj 12 główek szczotkujących. Dwóch nie ma, bo my obie testujemy, że tak powiem, tą szczoteczkę. Powiem Wam, że Julci bardzo się podoba, no ja muszę się jakoś jeszcze przyzwyczajać bardzo do tych wibracji. Ponadto oprócz uchwytu, uchwyt prezentuje się tak, i 12 główek szczotkujących, w zestawie znajdziemy również kabel ładujący. Jest to zwykły kabel USB, tylko nie mamy wtyczki, musimy po prostu sobie zakupić wtyczkę, że tak powiem, do kontaktu, a kabel USB jest tak standardowo jak przy wszystkich innych urządzeniach elektrycznych. Główki szczotkujące zapakowane są w takie oto pudełeczka, pojemniczki, także wszystko jest jak najbardziej sterylne, bez żadnych tutaj bakterii. Bakterie nie mogą się dostać do środka. Oczywiście my już drugich nie będziemy tutaj rozpakowywać, tylko test tutaj przy Was będzie już z tych, co my używamy po prostu. Co jest największą zaletą tej szczoteczki, jest to, że ładujemy ją raz na 365 dni w roku. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, my tej szczoteczki używamy już 3 tygodnie i ani razu nie była przez nas ładowana. Powiem Wam szczerze, że przez dłuższy czas to ja w ogóle zastanawiałam się, gdzie jest właśnie włącznik na kabel USB. Dopiero później mąż mi aż pokazał, że on się znajduje tutaj, pod spodem naszej szczoteczki. Także tutaj otwieramy i tutaj jest takie siwa guma zabezpieczająca, żeby nie dostała się żadna woda. Także tutaj to się prezentuje tak. Szczoteczka posiada 5 trybów czyszczących. Każdy z trybów zawiera
3 stopnie intensywności od silnego po miękki, który jest najlżejszy. Tutaj mamy włącznik, także szczoteczka się włącza. Tutaj wyświetlają się wszystkie tryby, które mamy do czyszczenia. Tym oto przyciskiem zwiększamy intensywność. Teraz mamy, proszę bardzo, na 3, czyli najintensywniejsze czyszczenie. I my mamy tutaj wybrane czyszczenie White. Na samym dole mamy znaczek baterii. Jak nam się zaświeci, to wiadomo, że jest rozładowana. Zaraz sobie przejdziemy i przetestujemy w łazience. Oczywiście na razie ją wyłączę. Dzięki swoim wibracjom szczoteczka do zębów, z pasty do zębów robi taką delikatną piankę czyszczącą, no, która za sprawą tych wszystkich wibracji ma szansę dostać się do wszystkich przestrzeni zębowych, dzięki czemu kamień nazębny jest lepiej usuwany. Szczoteczka do zębów może być używana pod wodą przez około 30 minut na głębokości 1 metra, także może być stosowana podczas kąpieli, między innymi podczas kąpieli prysznicowej. Myślę, że z takich ciekawszych rzeczy to już wszystko Wam miałam do przekazania, no bo tu w sumie o szczoteczce to nie ma aż tak bardzo co opowiadać, jest koloru białego. Na stronie chyba jest miętowy, z tego co widziałam, biały i czarny, tak mi się wydaje, ale to musielibyście sobie kliknąć w link, który będzie oczywiście standardowo w opisie filmiku. Mam nadzieję, że dostanę jakiś kod rabatowy. Wiem, że na chwilę obecną przy zakupie w dniach 22 do 26 czerwca dzięki zakupowi z moim kodem rabatowym, który wyświetli Wam się tutaj zapewne na ekranie monitora, zwiększacie swoją szansę na wygranie różnych, i tutaj mam kartkę oczywiście, bo ja sobie tego nie spamiętam wszystkiego, zwiększacie szansę na wygranie nagród spośród 80 jakoby rzeczy, które oferuje firma Nandme, a między innymi są to szczoteczki do zębów, robot Xiaomi sprzątający oraz wiele innych nagród. Tutaj mam to wszystko wpisane, no bo ja powiem Wam szczerze, no nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Więc chyba z takich najważniejszych rzeczy to tylko tyle miałam Wam do przekazania. Teraz pójdziemy do łazienki i Julcia wykona test szczoteczki, bo w sumie tak naprawdę to jest jej szczoteczka, bo ja muszę się chyba dłużej do tego przyzwyczajać, że czuję te wibracje myjące, a nie sama, wiecie, poruszam szczoteczką. Także zapraszam Was teraz na test. Także teraz Julcia zademonstruje właśnie, jak działa szczoteczka soniczna do zębów. Julcia sobie zawsze moczy szczoteczkę pod wodą, no tak jak każdą inną. Założyła sobie głowicę. Już tej głowicy zapomniała Wam pokazać, jak ją się zakłada, ale zakłada ją się bardzo prosto. Moment, może Julcia zmyje tą pastę i Wam pokażę właśnie. No i Julcia teraz pokazuje jak, także to jest po prostu na takie mocne kliknięcie. Julcia. Jezu. Ale tak, żeby widzowie Julcia widzieli. O, tak o. Także coś takiego. Po prostu zakładamy jak zwykłą szczoteczkę. Wiadomo, myjemy pod wodą, także etap mycia jeszcze raz musi być. Nakładamy pastę do zębów. Julcia tutaj tak do kamery, bardziej do kamery. O, proszę bardzo. I szczotkujemy. Proponuję sobie włożyć w buzię, tak jak to zawsze jest. Już tego widzowie nie muszą widzieć, jak... I szczotkujemy zęby. Jeszcze tutaj zapomniałam Wam powiedzieć bardzo istotną rzecz. Teraz sobie przypomniałam. Szczoteczka ma taki czas jakby wprowadzony, który działa 2 minuty, bo nasza szczęka według tej szczoteczki jest podzielona na 4 strefy. Każda strefa zębowa, część, prawda, czyli górna na 2 połówki i tutaj też, że tak powiem, jest według szczoteczki myta przez 2 minuty. Szczoteczka po 2 minutach wyłączy się sama i wtedy przechodzimy
na kolejną część szczęki. Także to też myślę, że jest bardzo istotna sprawa i zaleta tej szczoteczki, bo wtedy wiemy, jak długo myjemy zęby, czyli około jedną ćwiartkę, tak dobrze powiedziałam, jedną ćwiartkę szczęki myjemy przez 2 minuty. Ale no wiecie, o co mi chodzi, prawda? No to można sobie już wyobrazić. Także Julcze, jest zadowolona z tej szczoteczki, czy nie? Teraz może pokazać, nie wiem, palcem, gestem, czymkolwiek. No to jak się pokazuje? O, tak się pokazuje, także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do dalszej części naszego filmiku, czyli do obiadu, bo jesteśmy już bardzo głodne. A mycie zębów nastąpiło przed obiadem. I obiadek gotowy. Ziemniaki potłuczone już. Ja jak sosem to wolę potłuczone. Mięso, dodałam ten sos pieczeniowy ciemny. Dobry obiad? No dobry. Fasolka z bułeczką tartą oczywiście musi być, bo bez bułeczki tartej to jest nie fasolka. Pomidorki. Także zajadamy. Ja powiem tak jeszcze, na marginesie. Z chleba mogę zrezygnować, ale z ziemniaków raczej nie zrezygnuję. Jeżeli, bo ja takiej powiedzmy typowej keto jakiejś diety to nie prowadzę. Z chleba mogę zrezygnować, z ziemniaków nie. Także tyle chciałam jeszcze powiedzieć, jakby ktoś się pytał, dlaczego chleba nie jem, a ziemniaki jem. Więc to tylko tyle. Oczywiście życzę Wam smacznego, jeżeli też coś jecie. Okej, obiad zjedzony, produkt pokazany, kawusia nadal nie dopita. Idę teraz, powiem Wam, zmontować filmik na jutro. I to, więc odpalam sobie komputer, zmontuję filmik na jutro i to będzie haul zakupowy z Sixej. Tak wiem, teraz jestem prześwietlona, ale chwilę trudno. Muszę jeszcze wysłać to moje nagranie, które widzieliście przed tym klipem, który teraz oglądacie. Do zatwierdzenia, że tak powiem, upomnieć się o kod jakiś dla Was, czyli dla moich widzów. Zmontuję filmik i chcę pójść jeszcze, wiecie co, dorobić kroków. Dzisiaj nie wiem, ile mam tych kroków, zaraz Wam może powiem. Przepraszam za to trzęsienie, ale nie chce mi się już stawiać. O, mało. 9236. Powiem Wam, że tyle się ochodziłam po hełmie, a jakoś tak niewiele tych kroków, ale to nic. Także zmontuję szybko filmik i idziemy z Julcią na spacer. Trzeba jeszcze korzystać z tej pogody, póki świeci słońce. Bo jak przyjdzie zaraz jesień, chociaż ja Wam powiem, że jesień to jest moja ulubiona pora roku chyba. Tylko jak jest taka złota i polska, bo jak taka, wiecie, z deszczem, złotą, no to już tak nie za bardzo, ale taka złota polska jesień, te kolory barw, to jest po prostu raj dla moich oczu. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że chciałabym pojechać w góry właśnie porą jesienną, no ale raczej z trójką dzieci to się nie uda, no i z moim genialnym pomysłem, nie? No i powiem Wam, że jednak spaceru nie będzie, bo burza, to znaczy burza to grzmiało z godzinę temu, bo z godzinę temu pisałam do Emilki, jak tam u niej sytuacja burzowa właśnie, bo bardzo grzmiało. Tam gdzieś w oddali, wiecie, o tam gdzieś Emilka nasza mieszka, o tam gdzieś jest sąsiad. Sorry za mojego palucha, ale no nie mam Wam jak inaczej tego pokazać. A i powiem Wam, że ciemno się tak zrobiło i tak wychodzę na dwór i dobrze, żeśmy nigdzie z Julcią nie poszły, bo padał deszcz. Teraz to już raczej nie pada, ale tutaj jeszcze z dachu coś gdzieś skakuje. No jeszcze takie może mrzy. Ale już nie będziemy szli na dwór, także nie ma dzisiaj tego zachodu słońca. Idę sprzątać kuchnię i chyba na tym się zakończy mój dzisiejszy dzionek. A tutaj muszę Wam powiedzieć, miłośniczka rancza siedzi i ogląda. A w sumie raczej leży i ogląda miłośniczka rancza. I jeszcze przed burzą, żeśmy szalały z Julcią, muszę Wam powiedzieć, zbierając pomidorki. I znowu mam wysyp pomidorowy. Tutaj mam z tunelu. Także mam ich dosyć sporo. O, proszę bardzo. Tutaj koktajlówki, żeby no, burza mi ich nie stratowała, bo naprawdę zapowiadało się tak nie za ciekawie. Ciemno się zrobiło. Ale to i tak już jest za 28, to zaraz będzie się ściemniać. No i tyle. Ja się biorę tutaj za sprzątanie mojego Armagedonu. Nie wiem, byłam w trakcie składania filmiku, także no, sorry za mój bałagan kuchenny.
ale zaraz biorę się za sprzątanie mojego bałaganu kuchennego, już to tylko tak sekundę do Was pogadam, długo nie będę gadać. I no i te pomidorki, żeśmy z Julciu tutaj szalały, także to było godzinę temu, jak żeśmy zbierały. Do Emilki napisałam, ale najpierw musiałam odszukać komentarz do Emilki. Napisałam zapytanie, jak to u niej burza, to napisała tylko, że grzmi i tam lekko pada, więc tak samo było i u nas. Złożyłam sobie filmik ten z Sinseya. Muszę jeszcze obrobić to, co dzisiaj nagrywałam i też przerzucić i wysłać no, do tej osoby, która ma to odebrać. To też, to muszę jeszcze zrobić, posprzątać kuchnię i na tym się skończy mój dzisiejszy dzień. Także no, coś Wam tam pokazałam, coś Wam tam nie pokazałam. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik. Mam nadzieję, że nie macie mi złego nic za tą moją współpracę dzisiejszą, którą oglądacie, ale naprawdę szczoteczka jest super. Julci się podoba i to jest najważniejsze. Także to jest taka, można powiedzieć, pierwsza współpraca Julci, a nie moja, bo ja chyba jednak wolę tradycyjną, a jak nie, to może zobaczymy, może jakoś właśnie przekonam się do tej jednej głowicy i też będę właśnie używać tej szczoteczki, bo naprawdę jest chyba tego warta. Także ja jestem bardzo wdzięczna firmie za możliwość przetestowania takiej szczoteczki, bo no, tak jak widzieliście cenę, to raczej ja bym sobie za taką kwotę szczoteczki sonicznej nie kupiła, no bo mnie po prostu chwilowo na to nie stać i nie będę tutaj Was oszukiwać. Teraz jest okres szkolny, trzeba się wyszykować do szkoły i no i tyle chciałam Wam jeszcze po prostu powiedzieć. Książki jeszcze muszę siąść Mateuszowi zamówić, także no wiecie, teraz jest taki okres u nas bardziej przygotowania do szkoły. No nie powiem, że myślałam nad szczoteczką elektryczną, żeby Julci zakupić, no ale jeżeli właśnie, no, dostaliśmy taką współpracę, no to uważałam, że naprawdę warto z niej skorzystać. Dobra, koniec rozwodu, ale to tylko takie, wiecie, usprawiedliwienie się, bo w tym miesiącu było, można powiedzieć, 3 współpracy, ale to już jest ostatnia współpraca. Chwilowo nie mam żadnej, to mogę Wam tutaj przysiąść czystym sercem, że chwilowo nie ma żadnej współpracy i w tym miesiącu już nie będzie żadnej współpracy. Także to tyle. Tak po prostu trochę się tutaj, wiecie. Jak to? Słowa mi zabrakło. No matko kochana, na końcu języka mam to moje słowo, usprawiedliwiając, o! Więc na dzisiaj kończę. Przepraszam Was za to trzęsienie tutaj kamerą, ale nie mam statywu, tylko trzymam Was po prostu w ręce. Bo już nie będę tutaj montować, żeby się za długo nie rozgadywać, bo coś czuję, że ten dzisiejszy filmik też będzie długi. No i tyle w sumie. Nie będę specjalnie jakoś tutaj, wiecie, przeciągać. Jutro zaczynamy nowy dzień. I to z samego rana, bo Julcia jutro wyjeżdża na wycieczkę. I tyle. Tyle, także zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie, ale na pewno nie będę siedzieć, tylko na pewno będę coś działać. A, jutro Wam pokażę te dwie rzeczy, co kupiłam sobie w szmatloku. O, to jest takie fajne słowo, muszę Wam powiedzieć. Zakupy ze szmatloka. I chyba taki tytuł będzie też. Dobra, ale to, wiecie, tak trochę śmiechem, żartem. Nie umiem mrygać żadnym okiem, ani jednym, ani dwoma, także to ze mnie taka mryjaczka. I tyle, dobra, już koniec, nie będę przeciągała naprawdę, to jutro Wam pokażę to, co jeszcze jutro będziemy robić, nie wiem, pewnie pójdę pielić, ale to zobaczymy jutro, a na dzisiaj to wszystko. Jak Wam się podobał taki vlog, to zostawcie tego kciuka w górę, będzie nam naprawdę z Julcią bardzo miło. A w dzisiejszym pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, życzymy Wam oczywiście cudownego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!